Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj znowu jesteśmy na Palionowie i witam się z wami, ja Tościk, Doktor Szczypson. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku, no, pokażemy wam największe zamówienie, jakie mieliśmy, ponieważ, no, już dostałem od Davika książkę tutaj, jak widzicie, książka z piórem. Jest, mieliśmy do zrobienia całą zbroję diamentową, 17 razy diamentowy miecz i jedna żółwia czapka. Zapłata jest za starym palionowym, to wiemy. Ja się będę musiał dzisiaj spotkać z Dave'em, bo będziemy musieli razem ten towar przenieść, ponieważ no, on jest dosyć duży, więc będziemy mieli z tym problem. Ale zanim, zostawcie koniecznie subskrypcję i lajka dla krowy, ponieważ widzę, że wy w komentarzach piszecie, zostawiacie właśnie dla krówki lajki i komentarze i subskrypcje, więc dziękuję wam bardzo z całego serducha za to. Lecimy po na chyba 15 tysięcy już w tym momencie, w sumie to nie wiem już ile mam subskrypcji, już mi się to myli, za szybko to nabijacie. Dobra, będziemy lecieć teraz do laboratorium, gdzieś tutaj Davika powinienem też spotkać za niedługo. O! Policjant tutaj gdzieś przeleciał koło nas, a on jest niebezpieczny o nas. No, no kurczę, nie mogę mu pokazać, że tam idziemy, bo on już raz nas nakrył. Gdzie oni są? O, cześć. O! Co od razu krzyczysz? A, nie bij mnie, ty nie mi zadałeś obrażeń, zaraz mnie zabijesz. No to do więzienia, do więzienia. Zostaw go! Zostaw, ale o co chodzi? Co z mieczem w biały dzień? Co go bije? Zostaw go! Co to jest za policjant w ogóle? Kto mnie zabił na odcinku Dave'a? Nie wiem. No, panie! Dobra, słuchaj, weź, daj nam spokój. Nic nie masz dowodów. Spokój, jakby nielegalny. Nie masz dowodów, nie masz na nas dowodów. Nie masz dowodów. A miałeś wtedy kamerę? Miałeś? Nagrałeś? No, nagrałeś? A zobaczyliście sobie odcinek, który wrzuciłem? No właśnie, no to... No nic nie nagrałeś, nic nie nagrałeś, nie masz dowodu. Szeptaliście, nie masz dowodu. Nie masz dowodu. Nie masz dowodu. Daj nam spokój, idź se stąd, nie masz dowodu. Dobra, idę se stąd. Dobra. To ścior, chodź na... Ty znikł mi przed oczami, mi znikł. Użył jakiejś potki na niewidzialność, kopie, dobra. Co ty gadasz, dobra, chodź tutaj, to ścior do naszego laboratorium. Dobra, idę. Laboratorium. Mam nadzieję, że pamiętasz śledzi, o naszym dzisiejszym. Tak, pamiętam właśnie, o nim już zacząłem mówić na początku odcinka. Musimy je wykonać. Tylko upewnij się, że nikt za nami nie idzie. Ej, tam jest nikt jakiś. Ale... A może mi się przewidziało. Patrzy na nas. Stary. To policjant? Nie, tak, chodź, wracaj z powrotem. Dobra. Udajemy, że nic tu nie robimy. Okej. No, nie! No! Nie mogliśmy zamknąć tego. Dobra, czekaj, idziemy go spławić, bo on tutaj ciągle koło nas łazi. Przepraszam bardzo. Możesz sobie już pójść? Gdzie on jest? Był tu przed chwilą. Widziałem go, no przysięgam, stary, że widziałem, że tu był. Co jest? On już zniknął, jakiś magik. Ała, tu mnie jeszcze teraz zombie jak bije. Idę ci pomóc. Dobra, już nie musisz. Dobra, nie ma potrzeby. Był tu gdzieś. Dobra, wiesz co, nie ma co się nim przejmować. Dobra, chodź po no prostu, załatwmy ten biznes, bo to jest największy biznes chyba na serwerze teraz. No, teraz mamy, stary, to jest tak ogromne zamówienie. Największe zamówienie, no. Dobra, i teraz tak. Zamówienie jest w tej skrzynce, stary. Więc musimy je wysłać. No to, poczekaj, sprawdźcie najpierw stan, czy jest wszystko, więc może ty mi czytaj, co tam jest, a ja ci będę mówił, czy tyle jest. Wrzuciłem ci książkę. Daj mi książeczkę. A dobra, mam ją, dobra, okej. 9 razy cała zbroja diamentowa. No dobra, no to mamy 9 razy. 17 razy diamentowy miecz. Raz, dwa, trzy, to jest 9. 10, 1, 2, 3, 4, 15, tak, jest 17. Jedna żółwia czapka. Dobra, mamy jedną żółwią czapkę. Dobra, ja biorę te miecze i buty i czapkę, a ty weź tą górną część. Okej. I lecimy z dostarczeniem tego. Na stary, będziemy musieli puścić dwa wagony, ale problem jest w tym taki, że musimy je puścić w odstępie czasowym i musimy tak, osobno tam pobiec, ponieważ on się odbije i wróci z powrotem. Więc dobra, tak. Dobra. Rzucam pierwszego. Okej. I od razu wyskakuję stąd i lecę do... Chociaż one się na pewno odbiją, ja tam nie zdążę dolecieć w takim czasie. Nie, to ja polecę, patrz, tutaj masz drugą skrzynkę, tutaj ja po prostu odejdę. Dobra. To ty już tam leć, odbierzesz ten wagon. Ja już tam lecę. Albo, tak. wiesz co zróbmy? Poleć tam, tak. Odbierz to, wypakuj to i wróć w wagon i ja ci puszczę znowu. Dobra, okej. Poczekam na twoje zamówienie, a tymczasem wyjdę też tutaj na zewnątrz. Może ja już puszczam ci to zamówienie, żeby tam leciało. Puść, tak. Już tak, poleciało. Zaraz je tam odebrać, a ja teraz tu będę pilnował, żeby tutaj nam nie wszedł policjant, bo ostatnio wszedł i on jest niebezpieczny. Popilnuję tutaj przed tym, z pieskiem pogadam. No a wy koniecznie zostawcie łapkę w górę, jeśli wam się oczywiście odcinki takie podobają z Palionowa, żeby po prostu, jak chcecie, to będzie ich więcej. W sensie już więcej ich być nie może, bo mamy codziennie filmy wrzucamy, ale będziemy robić je na pewno bardzo, bardzo długo. No ale dobra, jesteś już na miejscu? Tak, jedzie do mnie wagonik, widzę go. Dobra. Wypakuj go i wróć go z powrotem. Okej, zaraz to będę robić.
Tutaj przygotuję zamówienie dla naszego szefa. Mam nadzieję, że nie ma tu nigdzie Neona, bo gdzieś poczekaj, tu był. Bo nasz wagonik stanął w miejscu, tutaj chyba nie ma, jest jakiś błąd, ale dobrze. Brak zasilania jest? Tak. Nie dojeżdża, trzeba to poprawić, dobra. Dobra, teraz tak. Okej. Okay. Czekaj, tu muszę jeszcze dwa to postawić. Dobra, zrobiłem sobie też od razu chlebki jakieś, bo byłem strasznie głodny. Dobra, odsyłasz? Tak, już. Staram się, tylko jest ciężko go popchnąć, jak nie ma torów, ale dobra. No rozumiem. A nie ma tam torów, czyli nie naprawiliśmy tak, tego. Tak, właśnie. O, dobra, działa. Poszło, poleciał. Poszło, dobra. Napraw tam te tory. Nie mam torów. A nie, czekaj, chyba mam, poczekaj. Tak, mam. Całe szczęście. Dobra, czekam na ten wagonik, Zaraz tu powinien wyjechać do mnie, już się przygotuję tutaj, wyciągnę ze skrzynki to, co powinienem mieć. Okay. Zaraz puszczam go i lecę tam do ciebie, stary. I dobra, odbierzemy to i... No ja już tutaj czekam, przygotowanym zamówieniem. Nie widzę jeszcze tego wagonu. Ale zaraz, lada moment powinien tutaj być. O nie, no ale emocje, stary, ja nie wiem, czy on tu dojedzie, powinien dojechać chyba, nie? Musi. Zaraz, co to jest? Słyszysz go? Gdzie on jest? Co to jest? Jakaś półpłytka? Co to jest? Czemu oni sobie przysyłają jakieś półpłytki? To jest bez sensu kompletnie. Co? O co chodzi? Gdzie on jest? Czy on przejął nasz towar? Nie, jak już to przejął samą skrzynkę. Ale jak on się dostał tam w podziemia? Nie wiem. Poczekaj, stary, ja nie wiem, gdzie on jest w ogóle. Masakra. Idę to sprawdzić. Czekaj, ja wyjdę tutaj na zewnątrz laboratorium, czy on tutaj jest. Ja jestem w podziemiach. Dobra, nie ma go tu, ale stary, ten wagon do mnie nie dojechał. On go gdzieś przejął po drodze, tylko nie wiem gdzie. Ale zaraz się dowiem, poczekaj, idę. O, widzę dnik tam twój. Dobra, stary, ja może puszczę kolejny wagon za wami. Puść, no u mnie nikogo nie ma. Puszczam, u mnie jest bezpiecznie. Dobra, puszczam wagon i przejmij go tam. Ja lecę naokoło i widzimy się po twojej stronie. Dobra. Puszczam wagon. Pojechał. Czekam na wagon. Dobra, już stąd wychodzę. Mam nadzieję, że teraz nas nie dorwie. Dobra, uwaga. Mamy litrę. Lecimy tutaj. Wagonik jedzie cały czas przede mną, więc cały czas mam go na oku. Ała, o, prawie zginąłem, stary, tak wylądowałem. Nie fajnie. Nie, to musisz uważać naprawdę, bo teraz jest mega niebezpiecznie. Dobra, jestem tu na dole. Jestem u ciebie, stary. Gdzie ty jesteś? Jedzie wagonik. Dobra, czekam. Jeszcze tu na z nim niego. Jadę, bo tutaj mamy taki błąd w zasilaniu, że są źle poustawiane tory. Aj, nie. Już widzę, gdzie jest błąd. I się zatrzymuje się. Tak, ale już nie. Już jedzie, jedzie. Dobra. O kurczę, słyszałeś go? Co to było? No Neon się zaśmiał chyba. Policjant tu gdzieś jest. Poczekaj. Dobra, będziemy musieli poprawić to. Odbieram zamówienie z tej strony. Daj sobie zamówienie tutaj. Tutaj przygotowałem skrzynkę na to zamówienie. Gdzie? Tutaj w naszej fakturce, tutaj. Dobra, odkładam. Ale i tak go musimy zaraz zabrać, stary. Tak, weźmiemy, tylko najpierw musimy jeszcze fakturę. A nie ma miejsca na nią. Widzisz? A właśnie. Totalny brak. Dobra, ale no to trudno, to nie damy, no to trudno, nie, no to zgłosi to się weź, na ja, ma, ja mam miejsce na fakturę, damy tam, w tamtej skrzynce dobra, będzie miejsce ja na już, nią. Dobra, ja już idę wypełnić, dobrze, proszę mi podać. Ją. Co? Podać ci, co mam podać? Wszystkie rzeczy. Jest tak, ile to było? 9 razy zbroja diamentowa? Tak. 17 razy miecz diamentowy. Okay. I jedna żółwia czapka. Okej. Okay. 3 dni gwarancji. No, 3 dni. Dobra, gwarancji. Okej, okay, mamy. Masz? Mam dobra. Mam fakturkę. Chcesz ją, czy ja mam? No daj mi ją. Zobaczę, jak to napisałeś. Dobra, 3 dni gwarancji. Ej, ktoś się tu kopie, ej, słyszysz? Ta? Ktoś stawia jakieś bloki. Słyszę. To musi ej, być dobra, neon. Musimy, ej, tu widziałem coś. Słyszysz? Jest tu. Co jest? Co to za tunel? Jest tu tego. Nie schodźcie tu!
Tu trwają prace policyjne. Ej, co ty robisz? Co ty robisz? Nie wysadzaj tego! Ty jesteś... Zwariowałeś? On zwariował. Co to jest za policjant? Co? Nie, no, nie atakuj! Nie możesz, bo zostaniesz... Dobra, oskarżony. Wy jesteście oskarżeni o przemycanie towarów, ty tutaj na razie posiedzisz sobie w tym miejscu. A ty, ja cię zaraz dorwę. Stary, co teraz robimy? O nie, on za mną leci. Aaa, dobra, nie bij mnie! Zwariowałeś! Ja zaraz włączę komórką nagrywanie, bo to są wszystko dowody na niego, nie złapie mnie, stary, zwiewam. On jest niepoważny, dobra, to ja przechwytam towar. Bije mnie. To ja biorę już towar i ja zacznę go przenosić już powoli. A! Nie uciekniesz mi! Dobra, stary, ja go odciągam, stary, musisz przenieść towar. Dobra, robię to. Idę po towar. Dobra, mam cały towar, dobra. Przecież połowę na razie, dobra. Ale on tu jest! Jest tam u ciebie? Jest tu! Myślałem, że za mną poleci. Nie możesz tu wchodzić w teren prywatny. Nie możesz, masz zakaz. Masz nakaz? Masz nakaz przeszukania? Owszem, oczywiście, że mam. Nie, pokaż nakaz. No co mnie bije? On mnie zabije, stary, zaraz. No jak mnie zabijesz, to gościu masz zwolnioną posadzkę. Ja jestem tak? O, ile rzeczy. Stary, ja muszę zaś po żarcie jakieś, nie mam nic. Co jest? Jak ja tu się dostałem? Juny, to spoko, było... Spoko, ja mam wszystko nagrane, on już jest usadzony. Już nie wróci na postawę policjanta. On już ma koniec. O, dobra, udało się. Dobrze, że to masz nagrane. Ja muszę po żarcie jakieś zejść. Oddaj to! Oddaj ten miecz! Ja muszę szybko coś zebrać, stary, bo On mi uciekł z mieczem! Dobra, zaraz go gonię, zaraz go dogonię. Ha! Uciekł z mieczem i połową towaru. Co my teraz zrobimy? Nie wiem, stary. Ha, mam dowody dla burmistrza! Trzeba go zabić, ale nie, teraz trzeba go zabić, no bo co zrobimy? No tak, no trzeba go dorwać. Gdzie on jest? Powiedz mi. Nie mam pojęcia, ale nie, dobra, widzę ten towar, czekaj. Ale on wyszedł już z tego? Z bazy na dole? Dobra, wiesz co, ja mam na szczęście... Szczęście. Mam tutaj przygotowane parę rzeczy, więc ja to po prostu podmienię. Dobra, mam cały towar, bierz towar z drugiej skrzynki, bierz to całe, szybko! Dobra, już biorę. Całe to bierz. A jesteś pewien, a wiesz co on zabrał? Tak, wiem, podmieniłem to, powinno być okej, a jak nie to nam wiesz, że przeprosimy naszego kupca i mu to doniesiemy. Dobra. Powiemy, że mieliśmy zawsze problemy zawsze nam problemy robi, dobra, wylatujemy szybko. Stary... Powiemy, że mieliśmy problemy z psami, dobra, chodź szybko. To ja mam tą gwarancję twoją, masz tą książkę z opisanym towarem? Niestety nie mam już, bo on mi ją zabrał. Co ty gadasz? A tam było napisane, gdzie mamy zanieść towar i co teraz? Pamiętasz, poczekamy gdzie to było? Poczekamy na niego tam. Tak, zapalionowym gdzieś podobno. A, no dobra, no to lecę zapalionowo. Za tym starym palionowym, nie? Tak, za tym starym, za murami gdzieś tam. Nie, musimy to znaleźć. Dobra, czekaj, ała, wylądowałem. Ej, dobra, mam tu jakieś skrzynki, stary. Masz? No to wsadzaj to wszystko. Szybko tam wsadzaj wszystko. Zamówienie, dobra, wsadzam do zamówienia tutaj coś. Tu wsadzaj do drugiej skrzynki po drugiej stronie. Dobra. To zamówienie wsadzasz, dobra. Daję tu do twojej skrzynki, a do mojej, bo tu jest miejsce, daję gwarancji. Jo, komu zapłatę mamy, stary, za to? Co jest? Ej, dobra, bierz to, biorę połowę. I szybko, poczekaj, zbywamy, ale może nie palionowym, czekaj, dookoła gdzieś, żeby nas na pewno dobra, nie znalazł. Dobra. Masz fajerwerki? Mam. Daj mi, proszę, troszkę. A, okej, dobra, myślałem, że... Ale mam mało, stary. Ale to dobra. Dwie wystarczą. Czekaj, jak się... Tak. Rzuciłem się... No nie, jest tu! O, stary, zbiwamy. Szybko. Uciekaj. Dobra, nie stary. Oszczędzaj fajerwerek! Widzę go za sobą. Dobra, stary. Do domku na drzewie mojego, tam się schowamy. Dobra, okej. Gdzie oni są? Gdzie oni mi? Nie! Nie może tak być! Dobra, stary, jestem w domku na drzewie, stary. Tu na shifcie jak wlecisz. Ja też. Na shifcie, że nie zauważy nas tu. Dobra. Udało się uciec. Jest luz, dobra. Udało się. Daliśmy towar i mamy teraz mnóstwo złota, stary. Możemy tu w sumie go odłożyć. Jest tutaj? Nie wiem. Jest na dole, stary. Cicho. Nie, dobra, nie znajdzie nas tu, nie ma szans. Straciłem mój miecz, kilo, wszystko, to będę musiał odzyskać jakoś. Dobra, odzyskamy. Dobra, stary, musimy stąd uciec, on nie może znaleźć naszego złota. On tu chyba idzie. Stary, tu lecimy i szybko odlatujemy i lecimy do laboratorium, stary, szybko.
Gdzie? O! Lesą tam! Szybko! Albo do laboratorium, nie wiem, czy to jest najlepszy pomysł, bo on tu może... Nie, nie, chodź do lasu, chodź do lasu, to w lesie nas nie znajdzie. Dobra. O nie, nie schowamy mogę przeskoczyć, gdzieś. Nie mogę przeskoczyć tego. Po prostu się gdzieś schowaj. Nie dawaj odznaki życia nawet. Dobra, wkop się pod ziemię, wkop się pod ziemię. Wkopałem się pod ziemię, stary. Jestem tu bezpieczny. Gdzie oni są? Dobra, widzę go, stary, widzę go. Ja też. Ale on nas nie widzi. Gdzie ty jesteś? Pójdź ci w ten na chwilę. Cię. Czekaj, nie widzę cię. Dobra, jestem przy laboratorium, chodź. O, dobra, widzę cię, chodź tutaj. Tu! O nie, wodą mnie zalało. Szybko, wchodź tu, zamuruj to. Dobra, jesteśmy tu bezpieczni. Dobra, i teraz robimy tu podkop, stary. Dobra, okej. Dobra. Z moich obliczeń wynika, że w tą stronę powinno być gdzieś laboratorium, byśmy się mogli tam dostać łatwo. Okej. Ale nie mam pewności. O, jest! Tak, jesteśmy nad. Co się pod? Co ja gadam? Pod. O, tu jest jakiś mechanizm mój. Poczekaj. Jest na... Do czego on jest? O, on jest do tego wejścia. Więc stary, tędy. O, patrz! W którym miejscu jesteśmy? O ja. Teraz trzeba tędy wyjść, tu. Dzień dobry, chłopaki! Co jest? Szukacie czegoś? A ty co tu robisz? Oddaj moje rzeczy. A, nie, nas... ty daj się złapać co? Do więzienia. Nie, oddaj moje ale rzeczy. Nie, słuchajcie, ja muszę wyrobić normę, za to mi płacą. Błagam, weźcie, nie dyskutujcie, tylko chodźcie do więzienia ze mną. Ale nie masz dowodów. Nie masz dowodów. Mam pełno dowodów. Jakie? No, proszę podać. Podaj dowód. Przesyłanie nielegalnych towarów, nielegalne tutaj transakcje. Jakich towarów? Pokaż dowód. Nie masz nic na nas. No pokaż, no co, no spodnie. Co to jest? Spodnie diamentowe, no i co, i fajnie. To nie wiadomo, że to od nas. To nie wiadomo, że to od nas. Masz podpisane, że to nasze? 3, 2, 1. Nie! O nie, zabił mnie! Dobij go! Dobiłeś ja go? Ja nie mam miecza! Nie! Dlatego go nie mogliśmy pokonać. I co teraz? Musimy dobra, ale stary, nie ma naszej zapłaty. Musimy szybko uciec stąd jakoś. Musimy go pokonać, stary, ja lecę po jakąś zbroję inną. Ja też. Bo on ma za dużo rzeczy na nas teraz, jak go pokonamy, to nic nie będzie miał. Szybko, dobra. Weź coś z domku. Musimy go raz, tak, ja lecę właśnie do domku teraz. Ty gdzie jesteś? No jestem też przy swoim domku. Dobra. On będzie tam w kopalni na dole. Dobra, zakładam zbroję, stary, i biorę... Dobra, łukiem go pokonam. Masz jakiś łuk bardzo dobry? No. To ja go stankuję mieczem, poczekaj, muszę iść do swojego dobra, domku. Dobra, to ty na blisko go, a ja z daleka. Dobra, tylko poczekaj, daj mi jeszcze chwilkę, bo muszę wziąć wszystkie potrzebne dobra. Przedmioty. Ja może dam ci zbroję moją, co? A masz zbroję? Mam zbroję. Super. Masz tutaj. Jestem u góry. Mam poduchę bardzo. Zakładaj to. To jest taka dobra zbroja. Zostało ci coś? To oddaj mi to, co ci zostało. Masz? Musisz to założyć. Masz jeszcze hełm, będziesz silniejszy. Czemu nie mogę tego podnieść, stary? O, dobra, masz enchantowany miecz? Nie mam enchantowanego miecza, ale mam ten łuk. Stary, weź jakiś... Też nie mam. Weź mam jakikolwiek miecz. Dobra, jakikolwiek, starczy. Ja go będę strzelał, a ty go będziesz tylko ogłuszał. Dobra. Szybko tam, musi się udać. To jest nasza chwila prawdy, jeżeli to ja się nie uda, mogę, to... stary. To idziemy do więzienia, jak nic, on nas zamknie wtedy. No tak, teraz nie możemy. Musimy go pokonać. Po stary, ja nie wiedziałem, że to będzie takie trudne. No ja też, musimy zniszczyć wszelkie dowody. On za dużo wie. Może go będzie trzeba jakoś przekupić. Dobra, schodźmy tu. Nie ma co go przekupić, trzeba go zabić. No, schodź pierwszy. Poczekaj, gdzie on jest? Policjancie, chcemy się dogadać! Sorki. Masz kill off? Nie mam. To trzeba rozwalić to rękami, stary, rozwalaj dolny. Dobra. Policjancie, chcemy się dogadać! Chcemy się dogadać! Z wami się nie da dogadać, jesteście złodziejami i przestępcami! O, tu są nie rzeczy nasze. Nie będę się z wami dogadywał. Ale dobra, on tu jest chcemy gdzieś, się jest dogadać, gdzieś. Chcemy się dogadać, naprawdę! Kurczę, zwichnąłem sobie kostkę. O! Gdzie on jest? Widzisz go? Tam jest gdzieś na bok. Tak. Dobra, stary, musimy stąd wyjść szybko. Panie policjancie, chcemy się dogadać! Panie policjancie, prosimy, chcemy chodź się tu, dogadać! Chodź tu, no dogadamy się. Szybko tu wyjedziemy. Chodź pod mój domek, chodź pod moją willę, proszę panie policjancie, chcemy się dogadać! Gdzie on jest, stary, ja go już nie widzę. On jest w mojej kopalni, na 100%. Faktycznie. Musi tam gdzieś być.
Panie policjancie, no nie róbmy sobie żartów. Proszę przyjść do nas. Chcemy się dogadać. Mamy plan, mamy plan. Mamy... dogadamy się. No dobra, możemy dyskutować przez ścianę. A gdzie ty jesteś? Gdzie jesteś, panie policjancie? Szybko. Ja nie mam całego dnia. Dobra, stary, szybko lecimy. Może on jest tam przy naszej bazie jednej z tych. Tam, gdzie ty odbierasz towar. Dobra. Chodźmy tam szybko. Dobra, raz, dwa, trzy, jestem już tutaj. Ja też. Nie, no nie ma go tutaj. No nie wiem, gdzie on jest totalnie. Panie policjancie, proszę sobie z nas nie robić żartów. Mamy więcej dowodów na pana niż pan. Mam nagrane zabójstwo, czterokrotne. O. Ja również. Tak, ale my pana nie zabiliśmy bez powodu. Pan wtargnął na nasz teren i to bez nakazu. Ile razy pan bez nakazu? Ja jestem policjantem tego palionowa. To nie ma znaczenia. Aha, no to się mylisz. W takim razie się mylisz i pójdziesz za to do więzienia. Ja już dzwonię do burmistrza, on przyjeżdża z delegacji i cię wsadza do paki. I to jest twój koniec. Albo z nami... O, jest stary! Wal go! No nie mogę sobie go trafić. No nie mogę. Musisz go zabić, łamał HP! Trafię go, mam mało, on już ma mało. Dobra, zginął, dobra! Zbierz wszystko. Zakładaj elytrę, masz jakieś ten? Wszystkie dowody, mamy wszystkie dowody, tak, mam wszystko. Masz fajerwerkę tak jakoś. Mam. O nie, jest, był tu. Czy mi się wydawało. Leć! Dobra, stary, lećmy do tamtej wioski, gdzie ty zostałeś wygnany. Tam się schowamy. Spadł z wysokiego miejsca, patrz! Dobrze, zrespił się gdzieś, nie wiadomo gdzie. O kurczę, co to za miejsce, tu nigdy nie byłem. Leciałem. Ej, co to za wioska? To jest jakaś inna jeszcze. Dobra, wylądowałem. Wylądujmy tu w niej, no. Gdzie ty jesteś? Wylądowałem w wiosce. Czekam na ciebie. Ale ty jesteś w tej takiej, tamtej? Tam, gdzie mnie wygnali. A ja jakąś inną znalazłem jeszcze. Ja. Ale dobra. Chodź do tej. Ta jest bezpieczniejsza. Tylko ja nie wiem, gdzie ona jest już. Zgubiłem ją. Musisz ją znaleźć, bo ja mam teraz wszystko, wszystkie dowody, wszystko. Nie ma na nas nic, ani jednego, no super. Mam jeszcze jego rzeczy dodatkowo. Już nas nie dorwie, tak. Nie ma szans. Stary, zgubiłem się, nie wiem, gdzie jestem. Muszę odnaleźć wioskę, wtedy będę wiedział, gdzie jest. Musisz szybko przyjść tutaj, naprawdę. O dobra, mam wioskę, dobra, ja poleciłem w ogóle nie w tą stronę, co trzeba. Dobra, już lecę zaraz na bedę. Zaraz mi się skończą fajerwerki też w ogóle. Masakra. Dobra, już widzę wioskę. Gdzie ty jesteś? Przy swoim domku? Tak. Dobra, ląduję. Jestem. Elo. O Jezus, jak dobrze. Dobra, Boże, stary, teraz wszystko mamy. Chodź tutaj. Chowajmy do... Masz skrzynkę jakąś? Ja mam skrzynkę jedną. Odkładajmy tutaj wszystkie rzeczy, które mamy. Mam nadzieję, że się zmieszczą. Nie ma, masz jeszcze jakieś rzeczy? Masz. Nie, no mam, no tutaj tam, a tu jest pełna. Tu jest pełna, dobra, a tu jest jakaś skrzynka jeszcze. Tu są diamenty. Poczekaj, dobra. Odłóż tutaj coś. Okej, ale dlaczego chcesz wszystko odkładać? Żebym mógł wiedzieć, które są itemy moje. Aha, w taki sposób, okej. Bierz elytry. To było moje. Moje elytry to są, dobra, to są te, twoje są tutaj, proszę, trzymaj. Dzięki. A ty masz moją zbroję teraz też, nie? Na sobie. Pewnie tak, poczekaj. Poza klatą. Klata była tutaj twoja. Policyjne galoty to na pewno. Dobra, stary, ale to już nieważne, to już ogarniemy poza odcinkiem. Tak, dobra, udało nam się uciec. Właśnie. Na całe szczęście, już nas nie dorwie, więc dobra. Dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się oczywiście spodobał, zostawcie łapkę w górę, zapraszam do kanału do chłopaków. Linki są oczywiście w opisie. No i do zobaczenia już jutro o 19:19. Pa, pa. Hello.